Osoba, która wielokrotnie już udowodniła, że swoją działalność, działalnością społeczną, kulturalną, którą prowadziła do tej pory cały czas na terenie Inowrocławia i powiatu inowrocławskiego, osoba, która działała, była aktywnym harcerzem, zaangażowana w różne inicjatywy na terenie miasta i powiatu, przedsiębiorca, człowiek, który dał się poznać jako przedsiębiorca, który na co dzień widzi, jak funkcjonuje polska gospodarka i jakie problemy mają przedsiębiorcy. No i przede wszystkim człowiek, który posiada olbrzymie doświadczenie samorządowe, człowiek, który rozumie problemy i zna problemy regionu. Dzisiaj naszym zdaniem przyszła kolej na to, żebyśmy takie osoby widzieli w ławach poselskich. Mamy nadzieję, że 25 października kolega tutaj nasz Maciej Szota zostanie posłem. Posiada jeszcze jeden atut. Tym atutem jest drużyna, która będzie go wspierać. Ludzie młodzi, aktywni, którzy mają wiele doświadczeń życiowych i na nich może liczyć. To jest, myślę, duży atut. Idziemy do wyborów jako Zjednoczona Prawica, protestując też przeciwko złym rządom Platformy Obywatelskiej, które także można było odczuć tutaj w Inowrocławiu, czy też w regionie. Takie trzy podstawowe zadania i punkty, które sobie postawiłem na tą kampanię, na to wszystko, co jest przed nami, to po pierwsze jest walka o miejsce pracy w Inowrocławiu. Mam już doświadczenie jako przedsiębiorca, wiem też, jakie bolączki są osób, które tutaj prowadzą działalność gospodarczą. Wiem o tym, że to jest główny problem i główna bolączka mieszkańców Inowrocławia, młodszych, starszych, że to jest główny temat rozmów w zasadzie. I przez to, że tych miejsc pracy mogło być więcej, byłoby więcej, można też myśleć o zwiększeniu wysokości płac. Drugim punktem takim to jest dla mnie infrastruktura drogowa. Nasz okręg bydgoski, na który składa się kilka powiatów, został bardzo zaniedbany ostatnio przez rządzących. Poza obwodnicą Inowrocławia w zasadzie budowa S5, S15, S10 leży i trzeba się tym tematem mocno zająć. Ostatnio przykład Platformy Obywatelskiej w zasadzie nic na naszej części województwa pozytywnego nie przyniosło. Poza remontami istniejących dróg wiele dróg nie powstało. Co innego w drugim okręgu toruńskim. I trzecia sprawa to są sprawy wojska. W Kujawsko-Pomorskim mamy drugi co do wielkości garnizon w Polsce. I myślę, że tutaj trzeba przede wszystkim dbać o to, żeby armia się rozwijała, żeby zwiększała się liczba miejsc pracy, żeby armia była silniejsza. No i też trzeba pamiętać o starszych szeregowych, których los w najbliższych latach jest bardzo niepewny i ponad 300 tysięcy osób, łącznie rodzin starszych szeregowych, może stracić pracę. Mam zespół ludzi, bo nie kandyduję jako Maciej Szota, tylko kandyduję jako cały zespół ludzi, którzy mnie wspierają, nie tylko z samego Inowrocławia, nie tylko z naszego powiatu, ale także z regionu. I oni będą dla mnie takim zapleczem, jeśli chodzi o merytoryczne sprawy, o takie specjalistyczne, dotyczące także innych części właśnie naszego regionu. Bo poza tym, że mam pewne doświadczenie związane z samorządem inowrocławskim, także jest mi potrzebna wiedza na temat innych samorządów i tego, jak się żyje w innych miastach, jak się żyje w innych gminach i powiatach. Pan bardzo wspierał pana prezydenta w Brejze, a jego syn startuje z PO. I pan mówił, że panu się nie podoba jakby polityka PO, która była do tej pory. Czyli dlatego się pytam, jaki pan ma stosunek do pana Krzysztofa Brejzy. Dobrze, to powiem panu tak. Samorząd trochę różni się od parlamentu. W naszym województwie kujawsko-pomorskim w Toruniu jest koalicja PiS-u z Platformą i jest koalicja we Włocławku PiS-u z Platformą. Więc koalicje samorządowe trochę się różnią od tych spraw ogólnokrajowych i centrale partyjne też pozwalają na takie koalicje. Ja nigdy nie powiedziałem, że wspieram Krzysztofa Brejzę, tak? Jako posła, czy jako... Znam, tak? No nie mogę powiedzieć, no, działałem 8 lat tutaj w tym mieście, w samorządzie, aktywnie, więc znam go, spotkałem go na spotkaniach, rozmawiałem z nim często, ale no, odróżniam syna od ojca, tak? I no, zawsze pana podziwiałem jako młodego człowieka, który bardzo aktywnie działa, tylko tak. Działalność aktywna nie zawsze jest... Dobrze, idzie w dobrym kierunku. Tak, ale nie wspierałem nigdy Krzysztofa Brejzy jako posła.